Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś w końcu wyczekany przez was vlog znowu niewiadówkowy. No nie dajecie mi żyć normalnie, ja oprócz robienia z niewiadówką robię też wyjazdy, a z tego co widzę to uroczysko ma nieporównywalnie mniejszą oglądalność od mojej przyczepy, dlatego no co, nie pozostało mi nic innego jak robić materiały na temat niewiadówki, ale i tak jeszcze muszę wkomponować w to dwa filmy z uroczyska, bo tyle po prostu miałem materiału. Mam nadzieję, że wam się spodobali i mam nadzieję, że je z chęcią obejrzycie. Bo jednak troszkę się nimi napracowałem, biegałem z kamerą i nie chciałbym, żeby ich oglądalność leciała na łeb na szyję. Okej, dziś co? Dziś tak. Postaram się zdemontować to okno otwierane, tak samo zdemontować, a czekajcie, przyczepa jest zamknięta, zdemontować okno kuchenne otwierane, czekajcie, bo aha, odwrotny kluczyk, dobra. O, kurczę, patrząc w obiektyw ciężko się cokolwiek robi. Będę chciał zdemontować okno kuchenne otwierane, tamtego nie, będę chciał zdemontować okno kuchenne otwierane, okno tylne otwierane, zrobić tutaj oczywiście porządek z plandeki, muszę połowę odciąć, bo jest naprawdę ogromna i będę z niej robił właśnie zaślepki na okna. Dodatkowo będę również, tam już widzicie, jedna listwa jest ściągnięta, będę ściągał drugą listwę, bo spod obu listew mi lało, ja się ich pozbywam, robię przyczepę po prostu na gładko. Tutaj jest zdemontowane całe urządzenie najazdowe. Nie mogę, słuchajcie, wyciągnąć w ogóle suwadła, bo jest krzywe. Dlatego szkoda, naprawdę szkoda, bo na tym urządzeniu mi zależało, bo widzicie, ma blokadę hamulca przy jeździe do tyłu. Mam drugie urządzenie najazdowe, które tej blokady niestety nie ma, no ale będę musiał je użyć zamiast tego, bo samo suwadło kosztuje 250 zł, do tego nowy siłownik, drugie 250, a tutaj mam urządzenie najazdowe sprawne, działające naprawdę super, przełożę je, a do tamtej przyczepki, do mojej tej, o kurczę, wyleciało mi słowo, do mojej namiotówki wsadzę po prostu sztywny dyszel, bo będę ją przerabiał. Będę likwidował namiot i prawdopodobnie pójdzie na sprzedaż jako towarowa, albo po prostu miałem zachowaną siebie jako towarową. Dobra, nie przeciągając, żeby znowu nie przegadać początku. O, tutaj jest właśnie ten mechanizm najazdowy, który pójdzie do niewiadówki. Tak. Jednak zdecydowałem, że kupuję drugą część blaszki, do tego nie będę tego odcinał, dokręcał nowego, bo tu jednak wszystko jest w ocynku, nie chcę tego niszczyć. Kupię sobie nie takie, tylko ładne takie pompowane koło. No to co? Bierzemy się pierwsze może za demontaż tamtej listwy. We'll be right back.
Słuchajcie, kochani, to nie jest jedna listwa. Mam nadzieję, że to widać, bo jest straszne słońce. Listwy są dwie. Tamta jest stara na oryginalnych wkrętach, a tutaj wszystko jest nitowane. Na zwykłych nitach, które po prostu czasami wychodzą mi razem z listwą. To ja się nie dziwię, że tu się leje. Popatrzcie. Tutaj normalnie nit wyszedł mi z listwą. Nie wiem, kto to robił, ale ktoś to totalnie spieprzył. Silikon zwykły. Fakt grubo dany, no ale co z tego, że grubo dany, jak tutaj to jest pod silikonem, stoi woda. Nie padało trochę czasu, a mi tutaj wszędzie stoi woda. A po tym cieknie do wnętrza, do przyczepy. No to wszystko do zerwania oczywiście. No tu widać, że ta ściana była, ten cały róg był robiony. Ona musiała być albo uderzona w ten róg, kurde, są ostrością. Albo była uderzona w ten róg, albo coś było mocno przerabiane, ale naprawdę. Słuchajcie, tego ja się nie spodziewałem. Tutaj na szczęście są zwykłe wkręty, to pójdzie łatwo, ale tutaj do dołu same nity i te nity po prostu wychodzą, zostawiając spore dziury, którymi się po prostu leje najzwyczajniej woda do środka. Patrzcie, tu jest nawet zwykła szpachla. Nawet nie jest szpachla z włóknem szklanym. Zwykła, najzwyklejsza szpachla. Coś tu było grubo robione, słuchajcie, z tym rogiem przyczepy. No ale cóż, ja to zrobię przynajmniej porządnie. Co jest tą ostrością? Przepraszam was za to, no. Ja to przynajmniej zrobię porządnie. Będzie to dużo lepiej wyglądać. Jeszcze bez tych ohydnych listew. Dzisiaj po prostu przyczepa będzie na zewnątrz gładka. A cię w sensie wszystko będzie pościągane na gładko. Tym razem zrobiłem sobie jedną fajną rzecz. Naostrzyłem sobie szpachelkę na końcu, żeby łatwiej ściągała mi klej z miejsca, gdzie była listwa. No, a teraz co, idziemy drapać cały bok. Słuchajcie, patrzcie na to, jak ktoś naprawił mega, mega nieprofesjonalnie. Tutaj po prostu w szparę, ja tutaj nie robiłem tej dziury, ja tego nie wciskałem, to po prostu delikatnie włożyłem. W dziurę między laminatami weszła mi normalnie szpachelka. Tak samo tutaj, nie wiem, czy to będzie widać, ja nie widzę w ogóle co nagrywam, bo tak mi świeci po oczach. Tutaj jest dziura, tutaj kolejna dziura w głąb przyczepy. Niektóre dupki od, że tak to brzydko nazwę, dupki od nitów wychodzą mi w palcach. Czyli jak ją pociągnął mocniej całą listwę, ja bym ją wyrwał bez jakiegokolwiek rozwiercania nitów. Słuchajcie, jestem załamany po prostu, jak można spieprzyć remont. No za przeproszeniem, przepraszam za brzydkie słowa, no ale tylko takie mi się cisną na usta. Jak można tak spieprzyć remont takiej fajnej przyczepki? Nie wiem co za silikon, ale on odchodzi mi takimi płatami. On się w ogóle nie trzyma, nic nie uszczelnia. Ja się teraz już nie dziwię, dlaczego tutaj wszystko jest takie ciemne od środka, bo to się po prostu lało się hektolitrami, no. To wszystko trzeba będzie szlifować, tutaj będzie tu, zarówno na drugiej stronie, tak samo będzie normalnie naklejony co najmniej stąd dotąd pasek włókna szklanego, żeby całe to zakryć. Tą starą szpachlę, wszystko będę musiał stąd wydrapać i będę musiał w jakiś sposób to
zakryć. No masakra, tragedia i w ogóle. To jest nawet gorsze od tych okien z pleksji przekręconych na wkręty, naprawdę. Tak zepsuć taką ładną przyczepkę. Słuchajcie, tutaj uszczelniacz na tej listwie nadokiennej, on po prostu w niektórych miejscach jest mokry, jest wilgotny. Ja się nim ubrudziłem, jak ja
ściągałem tą listwę, więc po prostu podejrzewam, że to okno było montowane tak na sztukę, na szybko, do sprzedaży tylko i to niedawno temu, tylko żeby tą przyczepę opchnąć, że niby ma to okno otwierane, bo no tutaj było to okno laminatowe niestety. Laminatowe, co ja gadam. To okno z plexi. Kurczę, naprawdę, to jak ktoś przeprowadził ten remont, to jest po prostu masakra. Od jednego do drugiego to tak przechodziło, widać ta przyczepa. Co drugi to robił gorzej po prostu. No co, ja teraz jakoś doczyściłem tutaj tą powierzchnię, ten silikon bardziej schodził tak naprawdę w palcach, pod palcami niż pod szpachelką. Teraz tutaj wytnę okno, znaczy wytnę z tej plandeki, która jest tam w środku, ona jest gruba, wodoodporna, wytnę tutaj zasłonę, zakleję to okno. To okno będę miał już w tym momencie z głowy. Dalej będę szedł albo na kuchenne, bo z nim będzie chyba najmniej, tak, chyba dzisiaj sobie zrobię jeszcze kuchenne, bo z nim jest najmniej roboty, a tamto po prostu już nie mam siły z tym robić, zrobię sobie jutro. Ok, kochani, mała zmiana planów. Nie wiem, czy widać za mną, od Bielska zaczęły iść bardzo brzydkie chmury. Na razie wezmę, wytnę tą plandekę na to okno przednie, bo w razie jakbym złapał deszcz, to zaleje mi przyczepę, a robi się naprawdę chłodno i nieprzyjemnie od tamtej strony. Dobra, ja się biorę za wycinanie. Na wyżej, jeżeli starczy mi czasu, jeżeli jeszcze nie zdąży lunąć, to zajmę się oknem kuchennym, bo z nim będzie mniej roboty. Ale jak na razie tnę plandekę i zakrywam to przednie okno szybko. Okej, to okno już zabezpieczone, zabezpieczyłem je z góry i z boków, z dołu zostawiając minimalne szparki, żeby był przewiew. Taśma jest na tyle mocna, że wiatr mi jej nie powinien zerwać. Dobra, to okno zabezpieczone. Tak to teraz wygląda od środka. I teraz tak, zerknę jak wygląda to lub to, chociaż wolałbym, powiem szczerze, zdjąć to okno, bo jest większe, jest więcej roboty, ale no te chmury jednak, nie wiem czy będzie je widać, ale te chmury jednak nad Bielskiem nie wyglądają zbyt zachęcająco i bardzo, bardzo szybko się zbliżają. Zaczyna wiać już troszkę chłodny wiatr, więc pomyślę jeszcze, które okno zrobić, ale nie wiem czy widzieliście, jak podwiewało mi plandekę, bo zaczyna wiać, a taki wiatr, jeżeli ktoś się chociaż troszkę interesuje pogodą, wie, że taki wiatr jest przed burzą. Na razie się uspokoiło, nie wiem właśnie, czy zaczynać to okno, czy nie. Teoretycznie już jest szósta, jeszcze do sklepu muszę skoczyć, więc na dzisiaj chyba skończę. Pochowię już na spokojnie narzędzia, co jutro też jest dzień, teraz się wykąpię. Na dzisiaj będzie już tyle z robotą, sprzątam
i jutro biorę się za kolejne okna. Miałem dzisiaj jeszcze robić wstawki, zaślepienia okna tylnego i kuchennego, ale po prostu już nie mam siły ani ochoty po tym, co zobaczyłem, jak ktoś wyremontował tą przyczepę. Naprawdę.